Altom to jeden z największych w Polsce dostawców szkła, porcelany i wyposażenia kuchni. Stworzona w 1991 roku w Gnieźnie, firma z rodzinnymi tradycjami i wartościami stawia na rozwój i nowoczesność. Altom to najwyższa jakość produktów, spójny z trendami design i prężna sieć dystrybucji. Początki Altomu sięgają początków lat 90. i choć były skromne, to dziś firma jest już potęgą na skalę całego kraju. Altom na początku to byłem ja i mój szwagier Janek. To był Altom. Tak startowaliśmy. Jeździliśmy po Polsce, szukaliśmy, kontraktowaliśmy. Flagowym produktem jest marka porcelany Maria Paula. Maria Paula to kształt, to sposób, to nazwa, to jest forma podziękowania dla mojej żony, dla mojej córki. Myślę, że za te wiele, wiele lat, w których praktycznie mnie nie widziały, w których mnie nie było. Unikalny kształt to wynik lat pracy, a produkcja w najstarszych polskich fabrykach jest gwarancją doskonałej klasy i jakości porcelanowych produktów. Pamiętam takie pielgrzymki do taty, do gabinetu i te okrzyki, nie, to nie to, ja nie idę na kompromis, no prezesie, ale się nie da. No jak się nie da, wszystko się da, uszko krzywo, źle wyprofilowany dziubek od czajnika, to tak nie może być. Tata nie lubi kompromisów, jakościowych zwłaszcza, i to dążenie do celu, konsekwencja jego w działaniu, to było bardzo rzecz, którą bardzo mocno podziwiałam. Marka Maria Paula rozrasta się, obejmując zarówno klasyczne, jak i bardziej nowoczesne wzory i dekoracje. Ostatnio do rodziny Marii Pauli dołączyła minimalistyczna i elegancka kolekcja Nova. Marka Valdinox to nowoczesne naczynia i narzędzia kuchenne o wysokiej wytrzymałości. Garnki i patelnie sprawdzają się w tysiącach domów, ale spełniają też wygórowane oczekiwania profesjonalnych szefów kuchni. Są niezwykle trwałe, a ich różnorodny design sprawia, że podobają się amatorom tradycji, jak i nowocześniejszych kształtów. To wzornictwo, ten design, który pokazuje się w Mediolanie, w Rzymie, we Francji, już coraz częściej przenika do nas tutaj i my Polacy jesteśmy już na to gotowi, zatem coraz łatwiej nam jest przekładać te trendy ze świata mody, designu tutaj na tereny naszej Polski i naszych tutaj odbiorców. Kluczem do sukcesu Altomu jest Maria Paula, Valdinox, ale także tysiące innych produktów sprzedawanych zarówno hurtowo, jak i detalicznie, chociażby pod marką Altom Design. Lata zaangażowania, budowania relacji i dopasowywania się do gustu Polaków i potrzeb polskich domów sprawiły, że Altom z roku na rok odnotowywał stabilny wzrost, stając się potężną i solidną marką na polskim rynku. Kluczem do sukcesu jest tworzenie produktów, które pokochają klienci w całej Polsce. Dlatego firma wprowadza rocznie kilka kolekcji porcelany, tekstyliów i akcesoriów kuchennych zgodnych z najnowszymi światowymi trendami we wnętrzarstwie. Jednocześnie zaopatruje także sklepy i odbiorców indywidualnych w solidne, sprawdzone produkty do kuchni i jadalni, zaspokajając nawet najbardziej tradycyjne gusta. Wizytówką Altomu jest sklep internetowy pięknowdomu.pl, dzięki któremu klienci z całej Polski mogą zaopatrzyć się we wszystkie produkty niezbędne do przygotowywania oraz eleganckiego podawania posiłków na co dzień i od święta. Sklep firmowy mieszczący się w gnieźnieńskiej siedzibie firmy w 2016 roku zdobył nagrodę Best Shop Concept w kategorii Remodeling zorganizowanym przy okazji Retail Show. Ideą tego konkursu jest przedstawianie ciekawych pomysłów na realizację sklepów o dużych walorach estetycznych i użytkowych, które wyróżniają się na polskim rynku unikalnymi rozwiązaniami i designem. W tym roku pięknowdomu.pl zajęło drugie miejsce w ogólnopolskim rankingu sklepów internetowych prowadzonym przez portal Opineo.pl. To nagroda szczególnie ważna, bo przyznawana na podstawie opinii i doświadczeń klientów. Intensywny rozwój firmy sprawił, że oprócz siedziby w Gnieźnie konieczne było stworzenie dużego centrum dystrybucji w pobliżu centrali. Magazyny w Kocanowie i Gnieźnie to łącznie ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych i ponad 25 tysięcy miejsc paletowych oraz najnowocześniejsze rozwiązania dotyczące składowania i logistyki.
Magazyny zapewniają sprawne funkcjonowanie firmy zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Dystrybucja delikatnych produktów z porcelany i szkła to najwyższy poziom trudności, wymaga więc nie tylko nowoczesnych systemów, ale też ogromnego wyczucia. Ale markę tworzą przede wszystkim ludzie gwarantujący trwałość, solidność i najwyższą jakość. W Altomie wciąż pracują ludzie, którzy współtworzyli firmę od samego początku, a u ich boku działają młodzi ludzie, wnosząc swoje pomysły, entuzjazm i zaangażowanie we wspólne projekty. Altom to przedsięwzięcie rodzinne. Stare firmy przechodzą właśnie w ręce kolejnego pokolenia. Po niemalże 25 latach pracy i kilku mocnych latach pracy mojej córki zdecydowaliśmy o sukcesji w firmie. Zostać szefem po tacie, wizjonerze, bardzo charyzmatycznym człowieku, który od początku budował tą firmę, oczywiście w innej rzeczywistości biznesowej i światowej, jest bardzo ciekawie. Mam poczucie, że zostawiam firmę w dobrych rękach, w bardzo dobrych rękach, w doświadczonych, młodych, dynamicznych. Wydaje mi się, że z takim spojrzeniem już nowoczesnym i na biznes, i na prowadzenie biznesu, i w ogóle na zarządzanie firmą. Przyszłość Altomu to dalszy rozwój i umacnianie wyjątkowych marek tworzących historię firmy.